Ten film był kiedyś ogromnym hitem i myślę, że nawet dziś po wielu latach śmieszy w takim samym stopniu. Opowieść o dwóch nieco nierozgarniętych przyjaciołach jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych komedii. Ta produkcja, film Głupi i Głupszy z 1994 roku, jest idealnym przykładem na to, jak ważny jest odpowiedni dobór danego pojazdu do filmu czy serialu. Pojazdu, którym na ekranie będą poruszali się główni bohaterowie bądź główny bohater. W tym przypadku wybór padł na Forda Econoline z 1984 roku o oznaczeniu E350. Samochód postanowiono upodobnić do psa. Nadwozie pokryto sporą ilością futra, ale wyposażono w psi ogon, język czy podnoszoną tylną łapę, pod którą krył się wlew paliwa. Stworzono dwa egzemplarze, jednak ostatecznie wykorzystano tylko jeden z nich. Auto nazwane Mad Cat Sven wyposażone było prawdopodobnie w silnik V8. Samochód pojawił się także w filmie Dumb and Dumber 2 z 2014 roku, ale uwaga, w scenie, w której furgonetka widowiskowo ląduje na ziemi, wykorzystano zupełnie inny pojazd. Był to samochód kaskaderski, w którym jednak możemy znaleźć elementy zapożyczone z oryginalnego vana wykorzystanego w pierwszej części filmu. Oczywiście po nakręceniu tej sceny wszystkie te elementy wróciły na swoje miejsce do oryginalnego egzemplarza. Odpowiednik tego auta zobaczycie również w serialu animowanym z 1995 roku. Powiedziałem przed chwilą, że na potrzeby pierwszej części filmu stworzono dwa egzemplarze samochodu, z których jednak wykorzystano tylko jeden. I teraz tak, co dalej stało się z tymi samochodami? Podobno pierwszy z nich, ten najsłynniejszy, ten, który możecie zobaczyć na ekranie, jest w dalszym ciągu w rękach jednego z producentów. Natomiast drugi egzemplarz możecie zobaczyć w Celebrity Car Museum w Branson w stanie Missouri. Chodzi oczywiście o ten zapasowy samochód, który nigdy nie został w filmie wykorzystany. No i poza tym najsłynniejszym, tak zwanym psim vanem, który pewnie kojarzy każdy z Was, na ekranie pojawiło się również mnóstwo innych samochodów. Oczywiście w większości są to auta amerykańskie, takie jak na przykład Buick LeSabre, Cadillac Brougham, wydłużona limuzyna, Cadillac Fleetwood Brougham, Chevrolet Impala, Dodge Caravan, Dynasty, Ford Bronco 2, Escort, modele z serii F, LTD Crown Victoria, Taurus, Geo Prism, Jeep Cherokee, Grand Cherokee, Comanche, bardzo ciekawy Wagoner, uwaga, w wersji wydłużonej, Lincoln Town Car, Pontiac Firebird, Grand Am, ale i samochody ciężarowe, takie jak na przykład autobus Eagle Model 10, International 9300, International Harvester z serii D, Kenworth 523, Mack CH613, Peterbilt Traktor John Deere. Równie ciekawie, a może nawet i bardziej, prezentują się europejskie samochody. W filmie zobaczymy więc na przykład Audi 4000 B2, 5000 T3, Coupe GT, BMW 3 E30, BMW 7 E23, mega unikatowe i interesujące auto, czyli Land Rover Range Rover w wersji wydłużonej, Mercedes 190 W201 i 300 CE C124, Porsche 911 SC oraz Saaby 900, 900 Turbo i 9000 CS. A wisienką na torcie jest to przepiękne Lamborghini Diablo. Samochody japońskie to na przykład Isuzu Rodeo, Mazdy 626, NX3, Mitsubishi Eclipse i Montero, Toyota Camry, Celica, Celica Supra, Cressida, Land Cruiser i Tercel. A na koniec jednoślady, na przykład Harley Davidson w wersji policyjnej, dokładnie model FXRT Sport Glide oraz urokliwe dziwadło o nazwie Taco22, które większość osób utożsamia z tym właśnie filmem, nieco przebudowane i wydłużone na potrzeby tej produkcji. W 2003 roku na ekrany kin wszedł film pod tytułem Głupi i Głupszy, kiedy Harry poznał Lloyda. I tutaj na ekranie również zobaczymy sporo ciekawych pojazdów, oczywiście w większości amerykańskich, a są nimi Buick Electra, Park Avenue, Chevrolet 3100, Caprice Classic, Caprice Estate, Impala, Malibu, Nova, Ford Falcon, LTD Crown Victoria, Thunderbird, Mercury Monarch, Oldsmobile Cutlass Supreme, Plymouth Belvedere, Reliant K oraz Roadrunner. Ciężarowe i dostawcze, jak na przykład Grumman Olson, International z serii S Schoolmaster oraz ten sam pojazd, ale radykalnie skrócony. Auta europejskie to na przykład Ferrari 308 GTS, Mercedes 190 EW201, S-klasa W126, Porsche 928S, Triumph TR6, Volkswagen Karmann Ghia w wersji Cabrio, a japońskie to Datsun 280ZX oraz Isuzu Pi-Up. Ale najciekawszym i najbardziej odjechanym samochodem, który śmiało mógłby konkurować z autem z pierwszej części wyglądającym jak pies, jest pojazd przypominający swoim wyglądem, uwaga, hot doga.
Wspominałem już wcześniej, że w filmie Dumb and Dumber 2 z 2014 roku, czyli Głupi i Głupszy Bardziej, zobaczycie oryginalną furgonetkę o wyglądzie psa oraz jej kaskaderski odpowiednik. A oprócz tych pojazdów następujące. Auta amerykańskie, jak na przykład Cadillac Caravan z lat 70., XTS, Chevrolety Camaro, Cobalt i Chevy Van, Dodge Charger, Nitro, Ford Econoline Ambulance, Ford Expedition, Taurus, GMC Terrain, Lincoln Continental Mark VI, Lincoln Town Car, Pontiac GTO, Kenworth W900, traktor John Deere, a także specjalistyczną maszynę o nazwie Zamboni, którą główni bohaterowie tego filmu, jak widać, postanowili wykorzystać zupełnie do innego celu. Samochody europejskie, japońskie, a nawet koreańskie to na przykład BMW 5 E34, Honda Civic, Odyssey, Hyundai Accent, Kia Forte i Toyota Corolla. Wesprzyj moją twórczość, odwiedzając link widoczny w tej chwili na ekranie. Dziękuję. Powiedziałem dziś o wielu mniej lub bardziej interesujących pojazdach, które właściwie w dalszym ciągu codziennie można spotkać na drogach Stanów Zjednoczonych, jednak bezapelacyjnie najciekawszym z nich jest oczywiście auto głównych bohaterów, tak zwany samochód pies. Bardzo dziękuję po raz kolejny za uwagę. Zapraszam do polubienia mojej stronki na Facebooku, do subskrybowania mojego kanału na YouTube i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z cyklu Auta na ekranie.